Witam serdecznie w naszej serii nagrań o talentach Instytutu Gallupa. Dzisiaj będziemy rozmawiać o talencie, który może jest w Twoim top 5, może na niego właśnie czekasz od jakiegoś czasu. A jest to talent ukierunkowanie, fokus. Oczywiście, jak już sama nazwa może nam podpowiadać, jest to talent z domeny wykonywania. Mamy tutaj kolor domeny wykonywania i posłuchajmy, co określa osoby, które posiadają ten talent w swoim top 5. Jeżeli go masz, bądź znasz kogoś, kto ma ten talent, bądź podejrzewasz, że go ma, rób notatki, myślę, że coś Ci się przyda, albo podziel się tym nagraniem z osobą, która może mieć w swoim top 5 w wyniku StrengthsFinder 2.0 talent focus. Osobom obdarzonym tym talentem łatwo jest obrać kierunek. To jest po prostu tak. Podążać za nim i wprowadzać zmiany pozwalające trzymać się raz obranej drogi. Słuchajcie, kiedy myślę o ludziach z talentem ukierunkowania, to najlepszą metaforą, najlepszym obrazkiem, który pokazuje, czym jest ten talent, to jest wyobrażenie sobie koni, którzy mają tutaj takie klapki na oczach, tak, żeby nasz koń nie zbaczał z drogi, żeby nie zrobił krzywdy innym koniom, które może mieć obok siebie, bądź przede wszystkim pasażerom. Zakładane są tutaj takie właśnie klapki, które powodują, że nasz koń się skupia. Skupia na celu, skupia na drodze i nic go nie rozprasza. I czymś takim jest właśnie talent ukierunkowanie. Drugie porównanie, jak możemy zobaczyć, zrozumieć ten talent, to jest nasz fokus w aparacie. Tak jak kiedyś mieliśmy lustrzanki i po prostu jak chcieliśmy zrobić idealne ujęcie, to trzeba było tak sfokusować odpowiednio aparat, złapać to ujęcie i zrobić idealne zdjęcie. I dokładnie tak działają osoby z tym talentem. Kiedy słyszą, że coś jest do zrobienia, coś jest do osiągnięcia, bądź kiedy ktoś przychodzi do nich i daje im konkretne zadanie, konkretny cel, skupiają się na tym w 100% i dążą do celu mimo wszystko. Posłuchajmy dalej. Najpierw dokonują selekcji priorytetów i potem przychodzą do działań. W jaki sposób osoba z talentem focus dokonuje tej selekcji? Pytając siebie, czy to, co mam zamiar zrobić w tej chwili, jest wprost powiązane z celem, który muszę osiągnąć. Jeżeli odpowiedź brzmi nie, zadanie takie prawdopodobnie, że zejdzie na boczny tor. Osoby te są intensywne i celowo wytrwałe. Więc i co to znaczy, że intensywne? Intensywność ich działań, intensywność dążenia do celu jest wyższa niż innych ludzi. I po prostu w momencie, kiedy dostają zadanie, bądź sami sobie dają to zadanie, ustalają sobie cel czy kierunek, są bardzo wytrwali. Będą działać nieustannie, dopóki nie osiągną celu. Słuchajcie, w mojej rodzinie najbliższej dwie osoby mają talent ukierunkowania. Jest to moja mama i jest to mój mąż. I to jest coś niesamowitego. W momencie, kiedy ja zadzwonię do swojej mamy i na przykład powiem jej, czy mogłabyś coś zrobić dla mnie, na przykład gdzieś zadzwonić albo się czy dowiedzieć, o coś zapytać, bo potrzebuję takiej, takiej informacji, a ona akurat wiem, że ma dostęp do tej informacji. Słuchajcie, nie mija czasami 10 minut, ja już mam odpowiedzi, już moja mama odzwania, już jest wszystko załatwione, już wszystkiego się dowiedziała, a ja mówię, wow, kiedy zdążyłeś to zrobić? I dokładnie tak samo jest z moim Pawłem. Jeżeli na przykład powiem, że potrzebujemy coś kupić, bądź chciałabym coś zrobić i u mnie to jest jeszcze na etapie marzenia, bądź na etapie wizji. On ze swoim ukierunkowaniem natychmiast przekształca to, co u mnie jest jeszcze w marzeniu, już na cel i bierze się za realizację. I czasami bywa tak, ze względu na to, że on w top 5 jeszcze ma aktywatora, że ja nie zdążę mu powiedzieć, że ja przemyślałam i to marzenie, bądź to, co chciałam, życzenie, już jest nieaktualne, a on już to zrobił. Może mieliście podobne sytuacje z kimś, albo znacie kogoś, kto jest bardzo szybki w działaniu. To jest właśnie połączenie ukierunkowania z aktywatorem. Co takie osoby wnoszą? Wnoszą przejrzystość poprzez koncentrację i ukierunkowanie. Tak, dla nich po prostu musi być konkret, musi być skupienie się na celu. Pragną określonego celu, który pomoże im ustanowić priorytety.
tak? Czyli ze względu na to może być, że nasza osoba z ukierunkowaniem nie ma w top 5 talentów strategicznych. Wtedy ukierunkowanie może służyć taką pomocą, to będzie wtedy talent, który pomaga układać im strategię, priorytetyzować swoje działania i podejmowane decyzje, ponieważ on jest nastawiony na cel. Pragną i kochają zaczynać, myśląc jednocześnie o końcu. Dokładnie, to jest zaczynam, żeby skończyć, zaczynam, żeby osiągnąć. Nie znoszą zbaczania z tematu. Tak, jeżeli ja jestem skupiona, skoncentrowana, nie zmieniaj temat. Trwajmy przy tym, do czego dążymy, trwajmy przy tym, o czym rozmawiamy, jedźmy drogą, która nas doprowadzi do celu. Porównanie. Jaka właśnie metafora tego talentu, to jest tak zwana wydzielona strefa, tak? Czyli nasze tutaj poniekąd ograniczenie, ale które bardzo często jest dobre i ogromnie nam pomaga. Dlaczego? Ponieważ powoduje, że się skupiamy na swoim zadaniu całkowicie. Dążymy do realizacji tego celu i osoby z talentem ukierunkowania robią to w sposób naturalny. Nie wymaga od nich szczególnego wysiłku, żeby swój umysł, swoje emocje sfokusować właśnie, ukierunkować na to, czego pragną. Dzisiaj się mówi, że w czasach, w których żyjemy, jedną z najważniejszych umiejętności, które musimy opanować, to jest nie tylko wyobrazić to, czego chcemy od swojego życia, ale potem, kiedy już to wyobrazimy, czy swoją karierę marzeń, czy swoją miłość, swoją drugą połówkę, czy dom, w którym chcemy być, żeby potem, jak już to wyobrazimy, żeby skupić swój umysł, swoje serce i swoje ciało na realizacji danego celu. Ale w świecie, w którym dzisiaj funkcjonujemy, gdzie jest tyle rozpraszaczy, gdzie jest tyle reklam, tyle informacji, bardzo jest potrzebny talent ukierunkowanie. I jeżeli nie masz go osobiście, otaczaj się, znajdź ludzi, którzy go mają i będą mogli pomóc Ci, kiedy zaczniesz zbaczać ze swojej drogi, bądź obierać priorytety, które nie doprowadzą Ciebie do Twojego celu, marzenia czy życzenia, żeby ta osoba powiedziała Ci: halo, nie, to nie jest ten teren, nie zjeżdżaj z tej drogi, Ty masz być tu, ponieważ chcesz to i tamto. I w sposób naturalny potrafią to robić właśnie osoby z ukierunkowaniem. Na co muszą uważać? Muszą uważać na dwie rzeczy. Jedna to jest to, żeby poprzez taką dużą koncentrację na cel nie stracić radości z podróży. Czyli żeby się cieszyć tym, jakie widoki mijamy, tym, co się dzieje po drodze, czego się uczymy, kogo poznajemy. A druga rzecz, na którą muszą uważać, to jest to, żeby cel, to jest podobnie jak u talentu osiągania, żeby cel nie stał się ważniejszy niż ludzie. Że okej, to jest świetnie, że jesteś skupiony na czymś, co chcesz zrobić, na czymś, co chcesz osiągnąć, ale pamiętaj, że wokół Ciebie są osoby, które może wydaje Ci się, że na chwilę zbaczasz ze swojego toru, ale to jest ważne i w perspektywie pomoże Ci może jeszcze lepiej albo szybciej dojść do swojego wymarzonego celu. Także słuchajcie, dzisiaj w naszych czasach życie w oparciu o swoje talenty jest potrzebne i ważne jak nigdy dotąd. Ponieważ tak jak powtarzałam już na niektórych nagraniach i powtórzę dzisiaj, kiedy się zmienia wszystko dookoła Ciebie, to na co masz największy wpływ zawsze i w każdych warunkach, to jest to, co masz w sobie, to, co masz w środku, w swoim sercu, w swoim umyśle. Na to zawsze i wszędzie masz 100% wpływ. I do tych rzeczy z naszego wnętrza należą właśnie nasze talenty. Dlatego pielęgnujmy je, dbajmy o nie, świećmy nimi i żyjmy i bądźmy najlepszą wersją siebie każdego dnia. Tego nam życzę z całego serca. Cudownego tygodnia. Do zobaczenia. Pa, pa.